Dzień dobry. Na dziś w piątek w godzinach popołudniowych i wieczornych przewidywane są opady deszczu połączone z burzami. Niewykluczony grad. Skąd o tym wiemy? Otóż dzięki urządzeniu, które jest za mną. To jest radar meteorologiczny na wzgórzu Ramża, 325 metrów nad poziomem morza. Wieża ma wysokość 35 metrów. To wszystko się znajduje koło Orzesza. Ten radar służy do monitorowania zjawisk meteorologicznych i ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami takimi jak burze, silne opady deszczu, silne opady śniegu. To wszystko jest przekazywane do centrali w Warszawie. Takich radarów w Polsce jest 8 i później zbiorczo jest to pokazywane między innymi w internecie, gdzie można zobaczyć, jak te chmury się przesuwają. W tej chwili front deszczowy znajduje się koło Opola, także do Katowic i na Górny Śląsk dotrze ta fala opadów za jakieś 3, 4, 6 godzin. Te opady na godziny popołudniowe, wieczorne prognozowane są umiarkowane, natomiast większa ilość opadów planowana jest na wczesne godziny poranne w sobotę. W tej chwili jest dość wysoka temperatura, od 28 do 30 stopni, ale w momencie, kiedy nadejdzie ten front, temperatura ma szybko spaść o 6-8 stopni. I jutro, w związku z tym, bardzo dobry dzień. Po porannych opadach temperatura w ciągu dnia 24-26 stopnia, a niedziela zapowiada się wręcz przeurokliwie. Słoneczna ma być, z niewielką ilością chmur i z temperaturami, które pozwolą nareszcie w pełni napawać się latem. 24-26, może 27 stopni. Dopiero w przyszłym tygodniu mają wrócić znowu upały, ale o tym będziemy mówili w przyszłości. A zatem tu jest przepięknie, przeładnie, w lesie stoi coś tak wielkiego jak wieża, gdzie na górze znajduje się piłeczka golfowa. Ona ma 6 metrów średnicy, a w niej znajduje się radar o średnicy 4 metrów i 20 centymetrów. Do zobaczenia.